Na czym będzie polegał program Twarze Biznesu? To nie będzie bardzo skomplikowany program, to będą po prostu rozmowy z najbogatszymi Polakami. To jest ten ewenement, że mamy nadzieję wykorzystać dobrą markę Forbesa do tego, żeby móc porozmawiać z ludźmi, którzy normalnie nie rozmawiają z dziennikarzami, w takiej spokojnej rozmowie, w której pomówimy o tym, jak doszli do tego, co mają w tej chwili, jakie są ich plany na przyszłość, jakie są ich zainteresowania, hobby i tak dalej. Co będzie najciekawsze w takim programie? Czy ta ich sfera prywatna, czy może jakieś wskazówki? Bo oczywiście każdy myśli, że słuchając najbogatszego człowieka w Polsce czy z pierwszej dziesiątki, można się dowiedzieć, jak jest przepis na sukces. Ja nie sądzę, żeby zadowoleni byli ci, którzy czekają na jakieś recepty, bo podejrzewam, że te recepty są bardzo ciężkie do wykonania, jeżeli już zostaną wyartykułowane, dlatego że zwykle to jest bardzo ciężka praca i dobry pomysł. Natomiast co będzie głównym elementem każdej z tych rozmów, to jest oczywiście nie do przewidzenia, bo każdy z tych ludzi jest inny, ale na pewno każdy z nich jest bardzo ciekawy. No bo nie wyobrażam sobie, żeby nudziarzem był ktoś, kto tymi ręcami doszedł do wielomilionowej fortuny.